W czerwcu po wielkiej przerwie pandemicznej do bibliotek powrócili czytelnicy. Placówka prowadzi wiele projektów, na przykład Zabukuj wakacje. Teraz ruszył jeszcze większy projekt. Etnobiblioteka. Na etnobibliotekę dostaliśmy wsparcie, dofinansowanie ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w ramach takiego projektu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021. Czyli takie zachęcenie do zwrócenia uwagi na działalność lokalną, na kulturę lokalną. Etnobiblioteka nie tylko szerzej spojrzy na rękodzieło. Będziemy robić i makatki, i będziemy podłaźniczki, i pisanki, i palmy. Zapraszamy, żeby obserwować na Facebooku, na Instagramie, na stronie biblioteki, tam jest dokładny program. Ale będą też spotkania pod kątem historycznym, między innymi z Mirosławem Zwolińskim. Tutaj u nas w Bibliotece Głównej przy Alei Najświętszej Marii Panny 22 w sali odczytowej będzie takie spotkanie z aktorami i z muzyczką, skrzypaczką Agatą Półtorak oraz Martą Hozatko i Maciejem Półtorakiem, którzy przeczytają i zagrają Agata Półtorak na skrzypcach właśnie do tych legend autora Zwolińskiego. Druga część projektu poświęcona będzie historii społeczności żydowskiej w Częstochowie. Bo dalej kontynuujemy te spotkania z Wiesławem Paszkowskim, który po pierwsze opowie na wykładach, który zabierze nas na wycieczkę na cmentarz żydowski, ale będzie też takie ekstra wydarzenie, wycieczka do piwnicy przy ulicy Stary Rynek, gdzie po likwidacji częstochowskiego getta ukrywali się Żydzi, więc idziemy tak dwutorowo. Biblioteka nie zapomina też o najmłodszych czytelnikach. Przed nami za to w sierpniu, 16 sierpnia, wspólne tworzenie etnomuralu w oddziale dla dzieci i młodzieży naszej biblioteki tutaj przy Alei Kościuszki. Też zapraszamy dzieciaki, i mniejsze i większe z rodzicami, żeby z artystką wizualną Emilią Dudziec wspólnie taki etnomural, który zostanie z nami na dłużej stworzyli.